Uszanowanie. Konie, miecze, średniowiecze. No tak, to taka elegancka epoka. Owiana stereotypami, ale to wcale nie tak, że nic się fajnego przez te milenium nie działo. Jasne, było sporo wojen, głodu i plag, ale średniowiecze nie miało na te wszystkie dobrodziejstwa monopolu w historii ludzkości. To oczywiście wdzięczne realia dla RPG-ów, strategii, ale często wrzuca się tam jeszcze magię, smoki i inne topielce. A my pogadamy tu sobie dziś o tych grach o średniowieczu, które nie bawią się w żadne hokus pokus, tylko niczym obuchem przez łeb zrobią nam z tyłków, nie mogłem się powstrzymać, jesień średniowiecza. Zestawienie otwieramy chyba najbardziej rozpoznawalną grą, którą nie bez przyczyny okrzyknięto symulatorem rycerza. Fundamenty historyczne tej czeskiej produkcji są solidne i stabilne jak zamek w Malborku. Twórcy przygotowali się merytorycznie na mistrzowskim poziomie i widać to w ostatecznym efekcie. Pietyzm w oddaniu niuansów życia nie tyle całej średniowiecznej Europy, bo to kawał ziemi i ogromny rozstrzał czasowy, a Bohemii na początku XV wieku to coś bezprecedensowego. Spotykamy postacie historyczne, odwiedzamy wiernie odwzorowane lokacje, chyba najbardziej znajomo wyglądające lasy i zarośla, jakie kiedykolwiek widziałem w grach, i przeżyjemy pełną perfidnych intryg historię napisaną w niezwykle prawdopodobny sposób. NPC reagują na nas inaczej, kiedy nasza zbroja jest brudna, a już w ogóle nas oleją, kiedy Henryk przebrany jest za parobka. Mnogość mechanizmów i tak potraktować możemy jako dodatek do niezwykle rozbudowanego systemu walki. Ma on naturalnie swoich sceptyków, ale nie da się zaprzeczyć, że i tu bez precedensu postanowiono skupić się na próbie rekonstrukcji historycznych metod robienia swoim bliźnim bubu ostrymi przedmiotami. Może nieco toporny, ale zbudowany tu system pozwala o wiele lepiej wczuć się w rolę zwykłego człowieka zapakowanego w puszkę, który nawet pomimo niezłej kondycji musi się w końcu zmęczyć. Wojować możemy także oczywiście językiem i charyzmą i z wielu pojedynków możemy się zwyczajnie wygadać. Koniec końców, drugiej takiej gry nie znajdziecie, no przynajmniej do wydania sequela. Choć przyznam, boję się, jak będzie wyglądać wersja na Switcha. Tym razem mamy o wiele bardziej otwarty świat, co prawda fikcyjnej, ale mocno opartej na średniowiecznych kulturach Calradii. Ambicją twórców od samego początku wczesnych wersji testowego pierwszego Mount & Blade z aż 2004 roku było stworzenie dającego pełną swobodę średniowiecznego świata na modłę serii Elite czy Sid Meier's Pirates. Bez krzty magii parać możemy się tu handlem, polityką, no i oczywiście walką. To od nas zależy, czy prowadzić będziemy życie pieszego najemnika, władcy ziemskiego dowodzącego swoją małą armią, biorącego udział w turniejach i ucztach pełnych masła, czy skromnego kupca, który okazyjnie wpakuje komuś bełt między oczy. Gdy podstawowa wersja gry była dość siermiężna i drewniana, tak samodzielny Warband dalej był dosyć drewniany, ale pozwolił tej formule rozwinąć skrzydła nieco bardziej. Od pewnego czasu możemy się też już zagrywać w Bannerlorda, czyli wciąż dopracowywaną dwójkę, która wnosi wiele znanych już mechanizmów na nowy poziom oraz wprowadza takie nieznane wcześniej rozwiązania, przynajmniej w podstawowych wersjach gry. Mody do Mount & Blade'ów to jednak osobny nurt twórczości, gdzie zobaczyć możemy zarówno ultra-realistyczną heraldykę, wprowadzenie czarnoprochowej broni palnej, czy totalną konwersję na okres krucjat lub uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dlaczego nie? Czy zjedzenie papieża, jak gdyby był pyszną kremówką, to szczyt realizmu? Zapewne nie do końca, choć sam fakt, że teoretycznie mamy taką możliwość, mówi co nieco o swobodzie, jaka towarzyszy nam w Crusader Kings 3. Seria gier strategicznych Paradoksu o porażającej skali wyrobiła sobie reputację tych produkcji, których subreddity, gdyby wyjąć je z kontekstu, brzmiałyby jak absolutnie najgorsze, co ludzkość ma do zaoferowania. Pozwólcie, że zacytuję samego siebie z innego miejsca w czasie oraz przestrzeni. Czy łatwiej zapłodnić żonę, jeśli mnie lubi? Mój mąż wciąż popełnia samobójstwa. Co robić? Motyla noga. Zabiłem moje dzieci na marne. Jak dotrwać do 70 bez co najmniej zapłodnienia swojej siostry? Czy można jakoś zapobiec demokracji w Europie?
Czy papież może ułaskawić mnie z morderstwa moich dzieci więcej niż raz? To przykłady bardzo skrajne, ale należy Crusaderowi przyznać, że poziom mikrozarządzania polityką swojego hrabstwa czy państwa przyprawić może bez problemu o zawrót głowy. Pierwszym priorytetem jest naturalnie dbanie o ciągłość i jakość naszej dynastii, więc cały szereg intryg, knowań, zostawiania sztyletów w cudzych plecach, otwartych wojen, aranżowanych zaślubin, politycznych gierek, manipulacji, okazyjnego kaziroctwa, przekupstwa i barterów, jak nic innego, pomoże poczuć się jak mistrz średniowiecznej dyplomacji. No chyba, że AI zaora nas w pierwsze 2 godziny, co jednak często jest dopiero pierwszym krokiem podróży ku chwale w Crusader Kings. Co prawda krokiem postawionym w przeciwnym kierunku, w butach założonych na złe nogi, ale to już jedynie detal. Zanim się obejrzycie, będziecie nucić pod nosem motyw muzyczny Light of the Seven, aka wielka intryga Cersei Lannister. No, tu już pan uszanowanko złapał absolutną odklejkę. W jednym podpunkcie umieścić 2 zupełnie różne propozycje, gdzie jedna to tak naprawdę nie gra, tylko cała seria. Ale cholipka, te gry absolutnie nie zasługują na zapomnienie, a na liście umieściłem je z jednego powodu. Ogromny nacisk na ekonomiczny aspekt zarządzania średniowiecznym państewkiem. Trudno było w czasach pierwszych odsłon Settlersów o realizm graficzny, ale to jak jedynka podeszła do samego drzewka zaopatrzenia naszej armii i manufaktur, to coś wspaniałego. To nie tak, że drwal porąbie drewno, a te magicznie pojawi się w magazynie. Trzeba przytargać tę kłodę do tartaku, a deskę przenieść do składu. Ze składu dopiero trafi ona na plac budowy kopalni, choć tam górnik nie będzie pracował, jeśli nie dostanie jedzenia. Musimy zatem dbać o odpowiedni system dróg oraz rozmieszczenie tragarzy, by nie powstawały zbyt duże przerwy w dostawach surowców. Knights and Merchants również podobnie silny nacisk kładło na aspekt ekonomiczny, a zwłaszcza na wyżywienie. To nie tak, że rekrutacja żołnierza to koszt jakichś 40 steków, tylko żołnierz po wyszkoleniu nadal musi przecież coś jeść i jak szamy zabraknie, to żołnierz zmienia się w puszkowany nawóz do kwiatków. Koniec końców w obu grach przyjdzie nam wreszcie wojować, ale te klasyki niemal bezkonkurencyjnie pokazują, że wojna także, a może nawet zwłaszcza w okresie średniowiecza, była piekielnie drogim i ambitnym przedsięwzięciem logistycznym. War Tales w bardzo ciekawy sposób podchodzi do survivalu w klimatach średniowiecznych. Naszym zadaniem jest dowodzenie grupą najemników w brutalnym, pełnym niesprawiedliwości świecie. Idealnie klimat gry oddaje sformułowanie samych twórców. Twoim zadaniem nie jest bycie bohaterem i wybawienie całej krainy, twoim zadaniem jest po prostu przetrwać. Przy tym wymagającym, często emergentnym, ale też satysfakcjonującym gameplayu bardzo trudno oderwać się od rozgrywki, kiedy co chwilę przyjdzie nam podejmować decyzje, które okazać się mogą kluczowe dla naszej bandy straceńców. Trzeba nimi w końcu odpowiednio dowodzić, a pomiędzy zleceniami odpowiednio ubrać, nakarmić i zadbać, by dobrze się bawili. A akcja dzieje się jeszcze przed wynalezieniem animatorów czasu wolnego, więc zabawy w basenie raczej odpadają. Najemnicy to bardzo wdzięczna grupa społeczna do realizacji tego typu gry, bo świetnie odgrywa się tu archetyp tułaczki i gracz bardzo łatwo może się w ten trop wczuć. Brak tu klasycznej, stałej bazy wypadowej, a zamiast tego po prostu wędrujemy od zlecenia do zlecenia, gdzie nas nogi poniosą, by napychać sobie kabzy cudzym kosztem, a moralność jest jedynie nic nieznaczącą definicją w słowniku, której nikt z naszej kompanii pewnie i tak nie byłby w stanie przeczytać. Zazwyczaj w tego typu zestawieniach często pojawiają się na zmianę Shiverley oraz Mordhau. Nie bez przyczyny zresztą, obydwie gry skupiają się na połączeniu realizmu machania średniowiecznym żelastwem z dynamiką gry multi. I jak taki wybór ma największy sens, to ja chciałbym trochę czasu antenowego poświęcić bardziej kameralnemu, choć wcale nie mniej ambitnemu Hellish Court. Jasne, nie jest to średniowiecze, bo fechtunek tu pokazany to bardziej wiek XVII, ale pietyzm, z jakim odgrywa się tu pojedynki szermiercze, to jakiś absolutny kosmos. Rozgrywka prowadzona jest na modłę bardziej klasycznych bijatyk, a realistyczne, mockupowane animacje współgrają z soczystym systemem obrażeń i ragdoli, co pozwala na otwarcie pokazu fontann, zasilanych płynącą z otwartych tętnic krwią. Bardzo chętnie zobaczyłbym oczywiście tego rodzaju formułę gry w realiach stricte średniowiecznych, choć to na pewno jest o tyle problematyczne, że wówczas pancerze dość dobrze chroniły pojedynkowiczów, kiedy XVII-wieczni sarmaci raczej cieli się wzajemnie w outfitach marki Reitana. Dla nieznających twórczości Matejki, na gołe klaty. Świetnie ogląda się ten taniec do rytmu wystukiwanego przez szabelki i jest po prostu soczyście.
czasach, gdy strategie Creative Assembly cieszyły się nieco większą popularnością, dostaliśmy dwie absolutnie świetne gry o zarządzaniu średniowiecznym państwem. Pierwszy i drugi Medieval Total War. Na modłę produkcji tego studia mogliśmy rządzić na dwóch poziomach. W turowym widoku całego kontynentu, po którym przemieszczaliśmy nasze wojska, rozbudowywaliśmy miasta, knuliśmy intrygi i zastanawialiśmy się nad dalszą strategią. To było super i choć nie dorównywało złożonością strategiom Paradoksu, to nadal oferowało taką głębię, do której dla odmiany nie musieliśmy najpierw obejrzeć 12-godzinnego tutorialu. Gdzie jednak rozgrywała się największa zabawa i w czym tkwiła według wielu esencja gier tego studia, to bitwy w niespotykanej dotąd skali rozgrywane w czasie rzeczywistym. Liczba jednostek idąca w tysiące, tłukących się na naszych ekranach w 2006 roku robiła wrażenie wtedy i po dziś dzień powoduje chociaż uniesienie brwi w geście milczącego, acz sporego uznania. Dowodzenie szarżami ciężkiej kawalerii, bombardowanie wroga gradem strzał, szturmowanie zamków i przeprowadzanie zasadzek było spełnieniem marzeń każdego fana średniowiecza. Do wyboru mieliśmy także szereg jednostek specjalnych, dostępnych tylko dla poszczególnych frakcji, co oczywiście bazowało na historycznych realiach i pozwalało wiernie odwzorować przebieg prawdziwych starć, co zresztą mogliśmy robić także w specjalnym trybie bitew historycznych. Aspekt, który rzadko pojawiał się w innych strategiach, a który tutaj bardzo fajnie korespondował z realiami, to fakt, że rzadko kiedy wybijaliśmy wszystkich przeciwników do nogi. Najbardziej robotę robiła panika w szeregach wroga i kiedy szyki się łamały i następował odwrót, bitwa była już w zasadzie przesądzona. To naturalnie nie wszystkie realistyczne gry w realiach średniowiecznych. Na uznanie zdecydowanie zasługuje wiele innych produkcji, spośród których moim skromnym zdaniem warto wyróżnić także Manor Lords, Banished, Medieval Dynasty, Knights of Honor, czy naturalnie Twierdzę, a tej poświęciliśmy ostatnio nawet dedykowany materiał. Koniecznie podrzućcie w komentarzach wasze propozycje, bo zakutych średniowiecznych łbów, jestem przekonany, w naszej społeczności nie brakuje. Ja tymczasem dziękuję wam za uwagę, idźcie w pokoju, wy i wasze wielbłądy. Bywajcie!